Za oknami iście jesienna aura, a my dalej odkrywamy Pomorskie. Dzisiaj zabiorę Państwa w przepiękne Bory Tucholskie. A skąd najlepiej zacząć je zwiedzać? Z miasta leżącego na pograniczu trzech województw, zwanego również Bramą Pomorza, czyli Człuchowa. Nazywam się Wojtek Jurojcz i jestem świadomym podróżnikiem, autorem bloga Conscious Traveler. Zapraszam! Nasza wycieczka wiąże się ze świadomym podróżowaniem. Co to znaczy świadomie podróżować i czym jest świadoma podróż? To na pewno połączenie trzech czynników. Czegoś dla ciała, umysłu i ducha, czy też świadomości. To przede wszystkim wiąże się z tym, żeby nie szkodzić podczas takich podróży. Czuć się dobrze ze samym sobą, ale też z otoczeniem. Czyli dbać o środowisko, być ekologicznym, zważać na daną kulturę, w której przebywamy, z kim rozmawiamy i jak rozmawiamy i przede wszystkim poznać troszeczkę tego miejsca, do którego podróżujemy. Myślę, że Bory Tucholskie są takim miejscem i tutaj znajdę ukojenie, a Wy razem ze mną. Nie ma lepszego miejsca, żeby zacząć naszą podróż po Borach Tucholskich tutaj. Dlaczego? Ponieważ żyjemy w świecie dystraktorów, wiecznego stresu i potrzeba nam spokoju. A gdzie go znajdziemy? W kamiennych kręgach. Dlaczego? Chodźcie ze mną, przekonacie się. Ale więcej informacji na temat tego pięknego miejsca opowie pani kustosz Zofia Breskę. Dzień dobry, pani kustosz. Dzień dobry, bardzo mi miło. Proszę powiedzieć, co to za magiczne miejsce, gdzie w ogóle się znajdujemy i troszeczkę historii. Dobrze. O tym pięknym miejscu. To może troszeczkę historii, trochę przyrody, a potem będę mówiła o magii. Super. Proszę Państwa, znajdujemy się na terenie rezerwatu przyrody Kręgi Kamienne. Miejsce to jest chronione od 1958 roku ze względu na porosty, które rosną na kamieniach. Dobrze wiemy, że porosty to są grzyby i glony. One żyją w symbiozie, ale bardzo często wskazują nam kierunek północny. A tu w rezerwacie, gdy chodzimy pomiędzy kręgami kamiennymi, proszę zwrócić uwagę, że porosty rosną dookoła kamienia. O czym to świadczy? Że mamy tu specyficzne warunki, specyficzny mikroklimat, a przede wszystkim czyste, niezatrute powietrze. To są porosty polodowcowe, które my w chwili obecnej możemy spotkać w wysokich górach albo w bardzo surowym klimacie tundry, a na terenie nizinnym to jest po prostu jedyne tak wielkie skupisko porostów. Około 90 gatunków, 20 wpisanych na czerwoną listę gatunków ginących, są pod ścisłą ochroną. Dlatego jest prośba do turystów, którzy zwiedzają nasz rezerwat, żeby nie dotykać kamieni, nie niszczyć porostów, żeby one przetrwały na następne pokolenia, bo są bardzo stare, mają prawie 2000 lat. A oprócz tego miejsce jest starym cmentarzyskiem. I pozostałością po starym cmentarzysku są właśnie kręgi kamienne i kurhany. Zachowało się tutaj 10 kręgów kamiennych i 30 kurhanów. Jest to największe skupisko kręgów kamiennych w Polsce. Jest to pozostałość po starym cmentarzysku. Goci chowali tutaj swoich przodków, którzy przybyli na ten teren w drugiej połowie I wieku nowej ery. Odbywały się tu różnego rodzaju narady. Były kręgi sędziowskie i takie, które w życiu Gotów odgrywały bardzo ważną rolę, ponieważ Goci wierzyli w moc koła, w moc kręgu. Oni wierzyli, że jeśli będą w kręgu, to nie spotka ich nic złego, że zło zostanie poza nimi. Kręgi nie są chaotycznie rozrzucone po całym rezerwacie. Są ustawione według trzech symetrycznych linii, tworzą jakby taki symboliczny trójkącik, ponieważ oni żyli w zgodzie z przyrodą, obserwowali księżyc, gwiazdy, słońce, no i w pewnym stopniu tak zostały ustawione kręgi kamienne. No dziś mamy też taki dobry dzień, ponieważ nastaje astronomiczna jesień, kręgi emitują pozytywną energią, ludzie także pozytywną energią, a przede wszystkim tu panowie, ponieważ uśmiechamy się do siebie, a uśmiech świadczy o pozytywnej energii. Ale mamy jeszcze takie jedno miejsce w rezerwacie, taką elipsę. Ona jest często nazywana czakramem, a czakram to taka kulista energia Ziemi, która bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. Ale do tych rzeczy magicznych podchodzi się indywidualnie, bo każdy czuje inaczej. Inaczej odbiera tą pozytywną energię. A że jesteśmy w lesie, musimy oddychać świeżym powietrzem, sosna,
cisza, spokój. Możemy się wyciszyć i też nabrać tej pozytywnej energii. Bardzo dziękujemy pani kustosz. To co, ruszamy? Poczuć magię tego miejsca? Tak, tak, bardzo proszę. Poczujcie tą magię, zabierzcie ją ze sobą do domu. Dziękuję bardzo. I mile wspominajcie czas, który spędziliście w kręgach kamiennych. Nie wiem jak wy, ale ja jestem naładowany pozytywną energią. A propos pozytywnej energii, czas poznać pozytywnych ludzi. Gdzie? Kierunek Brusy. Poznajcie niezwykłego człowieka. Człowieka z Borów. Mistrza Józefa Chełmowskiego, zwanego też lokalnym Leonardo da Vinci. Ale proszę powiedzieć, czy pani dziadek Józef Chełmowski był malarzem, czy rzeźbiarzem? No właśnie, on był Józefem Chełmowskim po prostu. On miał tyle zainteresowań, że i tam mieści się i malarz, i rzeźbiarz, ale właśnie również filozof, konstruktor, no i poza tym wiele takich jeszcze zajęć zawodowych. I on był takim trochę, można powiedzieć, majsterkowiczem, trochę wynalazcą. No i gdzieś to właśnie zazębia się z tym Leonardem da Vincim, o którym tak słychać. No właśnie, o co tam chodzi? No właśnie ta wielość tych zainteresowań, to, że interesowało go tak naprawdę wszystko. Wszystko, co gdzieś tam, z czym się zderzył, to brał na warsztat. O, proszę, właśnie tutaj za tą zasłoną z bluszczu no, mamy możliwość zobaczyć pasiekę. Mhm. Pasiekę w sadzie, stare jabłonki, no i wśród nich postacie. Inspiracje wszelakie, często pojawiają się właśnie postacie rybaków. Może taki kaszubski rybak właśnie, chociaż my jesteśmy tutaj nie nad morzem, ale jednak Kaszuby. Są postacie z fajką, to są tacy mędrcy, myślę, dużo jest takich starców również. Takie życie, myślę. No i co jest wyjątkowe w tym całym ogrodzie, to to, że te ule łączą się tutaj z tą naturą. Oprawa właśnie jest naturalna, że można podziwiać sztukę, która jest użytkowa, bo to były właśnie kiedyś czynne ule. Dla dziadka Józefa tutaj tak naprawdę dział się cykl życia, więc prace nowe, piękne, błyszczące, postawione tutaj stawały się po prostu dojrzałe, gdy patynowały na tej naturalnych warunkach tutaj. No i ich życie dobiegało jakiejś starości, gdzie już było widać, że im coś dolega, że się tu gdzieś to próchno pojawia. No i wtedy w ich miejsce on sam stawiał nowe prace. Mhm. I tak cykl życia się zamykał. Tutaj główne skrzypce gra natura, no i to jest tak naprawdę sedno. Od tego on zaczynał. Od tego, że natura jest najważniejszym elementem jego twórczości, ale też no, ludzkości. Mhm. Tak to zauważa w swojej twórczości. Bo sam Bóg czasem się nie zajmuje, to jest za duży świat. Na to ma swoich aniołów, jedno z drugim. Ten siła boska, jak to się mówi. Porządek boski. Ludzie, którzy przyjeżdżali na Kaszuby, szukali miejsc, które mogliby odwiedzić, no i też za tą sztuką, więc dostawali namiary, że tutaj mieszka, żyje i nawet pokazuje swoją twórczość właśnie w takiej niespotykanej formie ten Józef Chełmowski. No i ten przyjazd tutaj powodował, że było to zamówienie na jakąś pracę, chcieli coś ze sobą zabrać. Najczęściej byli to święci, którzy no, tą opiekę gdzieś tam mogą gwarantować, bądź też postacie uskrzydlonych aniołów, no bo to jest coś bardzo ważnego, ten element twórczości, w którym są anioły. Wspomniała pani o dziełach, o głównym dziele Apokalipsie. Gdzieś dziadek musiał tworzyć, właśnie szczególnie zimą. Gdzie właśnie się znajdujemy teraz? O tak, niech pani opowie. No to jest taka skromna przestrzeń, bardzo tutaj skondensowana ilość tej przestrzeni. No i właśnie tutaj zamykał się na te zimowe miesiące, no i jego miejsce pracy.
przy oknie i tak też no, żyjący i pracujący w zgodzie z rytmem pór roku, ale też w zgodzie z rytmem pór dnia. Gdy słońce wstawało, on pracę rozpoczynał, a gdy zachodziło, no to dobiegała końca ta praca. Tutaj mamy kolejne zainteresowanie dziadka, bo historia lokalna, oczywiście był Kaszubą, trzeba wiedzieć, że w tym domu tu mieszkał już jako trzecie pokolenie, więc czuł się Kaszubą, ta lokalna historia była dla niego ważna i tu jest hołd dla niej. Księga, która ma okładkę rzeźbioną, nie idzie tej księgi zamknąć, można tylko kolejne strony tej historii sobie wertować. No byliście panowie w Odrach, my mamy w Leśnie też kręgi kamienne. No proszę. Tutaj jest o tym wzmianka. No i tak ten anioł tutaj nad Brusami czuwa, a tu jest cała historia, która w oczach Józefa Chełmowskiego była istotna dla tej naszej społeczności. Tutaj jest, widzę dużo medali, ale widzę, że jest jeden chyba bardzo ważny. I co to za medal? Tak dojrzał pan? Tak, no, dojrzałem, tam się znajduje. Właśnie ten medal Gloria Artis, no to jest już takie wejście na tą drabinę. Najwyższa półka. Najwyższa półka. No był doceniany na różnych etapach, bo tam różne prace zdobywały też wyróżnienia. No ale to ukoronowanie medal Gloria Artis w 2005 roku. Także można, trzeba tylko chcieć. Lasy Borów Tucholskich są bardzo piękne, ale z drugiej strony też są bardzo wymagające. Ciężko tutaj się osiedlić, ponieważ nie ma żadnej gleby. Dzikość lasów powoduje problemy z infrastrukturą. Jednakże była taka grupa etniczna, mianowicie Borowiacy Tucholscy, która czerpała i korzystała z dobrodziejstw natury Borów Tucholskich i mieszkała tu przez stulecia. Opierała się cywilizacji zachodniej, czy też kulturze germanizacji i mieszkała w takich oto, jak ta chatka, drewnianych chatkach. Więc warto o tym pamiętać, gdy wybieramy się w te piękne rejony Borów Tucholskich, że taka grupa etniczna zamieszkiwała te tereny. Przemierzając szlaki Borów Tucholskich, trafiam do tego pięknego miasta, jakimi są Chojnice. Znajduję się obecnie na starym rynku, gdzie znajdziecie przepiękne atrakcje. Jedną z nich jest neogotycki ratusz z początku XX wieku, zaprojektowany przez Tęgę Głowy z Berlina. Nieopodal znajduje się Człuchowska Brama, a jeszcze bliżej są średniowieczne mury obronne oraz Bazylika Świętego Jana Chrzciciela. Także każdy turysta znajdzie tutaj coś dla siebie. Chojnice to jednocześnie brama do jednego z najbardziej rozpoznawalnych skarbów tego regionu, Parku Narodowego Bory Tucholskie. Gęste lasy Borów Tucholskich mogą zaskoczyć niejednego podróżnika, nawet tak doświadczonego jak ja. Ale na szczęście jest z nami specjalistka, która pomoże nam się odnaleźć w tych oto pięknych lasach. Dzień dobry, Pani Karolino. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, gdzie my jesteśmy tak naprawdę? Znajdujemy się w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Przepięknym, sosnowym parku, jednym z najmniejszych parków narodowych w Polsce. Z dominującą właśnie sosną, ale za plecami mamy tutaj inny gatunek drzewa, dąb. Nasz pomnikowy dąb Bartuś, około 600-letni, bardzo stary przedstawiciel właśnie dębów parku, jako jedyny właściwie. Co jeszcze znajdziemy ciekawego w tych lasach? No dominujące są bory sosnowe, ale natomiast no, nie bory sosnowe są najważniejsze, najcenniejsze są jeziora. Mamy tutaj aż 21 jezior różnych. Głównie dominują takie wąskie, długie jeziora rynnowe, charakterystyczne polodowcowe jeziora, a pomiędzy nimi rozsiane są, rozrzucone takie malutkie, okrągłe jeziorka wytopiskowe, które powstały z wytopienia się martwej bryły lodu. Też pozostałość po ostatnim zlodowaceniu. Park Narodowy Bory Tucholskie to nie jest taki zwykły park, prawda? Nie, to jest niezwykły park pod tym względem też, że jest elementem i częścią jednego wielkiego kompleksu, jakim są Bory Tucholskie. Całe Bory Tucholskie są też od 2010 roku Światowym Rezerwatem Biosfery, więc dodatkowy tutaj atut dla tego całego regionu, doceniony już na świecie. Super, a co z tymi granicami? Też doszły mi różne słuchy, że ta granica chyba nie jest do końca
wiadoma i znana. To znaczy, kraina Bory Tucholskie jest to rozległa kraina ponad 300 tysięcy hektarów. Natomiast no nie jest to ścisła granica, taka jak na przykład możemy tu w Parku Narodowym wyznaczyć. Sam Światowy Rezerwat Biosfery również pokrywa się mniej więcej właśnie z borami tucholskimi, właśnie doceniając ten rozległy kompleks leśny. Znaczy, oczywiście Park Narodowy Bory Tucholskie to jest najwyższa forma ochrony przyrody, natomiast w całych borach możemy zobaczyć różne cenne przyrodniczo jeziorka, które tak jak są, tutaj, prawda? Tak, są na przykład rezerwatami przyrody. Mamy też parki krajobrazowe, które nie mogą stricte chronić jakiegoś elementu, ale zabezpieczają nam krajobraz, też również walory widokowe na większych obszarach, tak? Bo rezerwaty są malutkie, to jest ścisła ochrona, natomiast parki krajobrazowe to jest taka większa forma ochrony przyrody. Również dookoła Parku Narodowego Bory Tucholskie mamy Zaborski Park Krajobrazowy, który nas otacza dookoła. Ekosystem i lasy są bardzo wrażliwe, dlatego też ten system jest chroniony. No, ale zdarzają się klęski żywiołowe, katastrofy, przed którymi, prawda, nie jesteśmy w stanie uchronić lasów, ani sami się przygotować. Co tu się wydarzyło parę lat temu? Tak, no przed takimi wydarzeniami jak w 2017 roku nie jesteśmy w stanie się uchronić absolutnie. Nawiedziła ten obszar, no, Park Narodowy może trochę w mniejszym stopniu, bo to bardziej na wschód od parku, ale park również odczuł tą nawałnicę, czyli ogromne podmuchy wiatru z ogromną prędkością, które praktycznie no, powaliły spore hektary właśnie borów tucholskich. Dla zobrazowania na tym obszarze uległo zniszczeniu około 30 milionów drzew, czyli jakieś 10 tysięcy hektarów lasów. Wyobraźcie sobie, żeby to wszystko odbudować, potrzeba około 80 lat. Park Narodowy to też edukacja. Jak tutaj jest z tą edukacją? Edukacja i turystyka, tak, czyli te formy, kiedy możemy podzielić się naszą wiedzą o parku. Możemy przyjść i zwiedzić park samodzielnie, możemy również przy pomocy przewodnika dowiedzieć się wielu rzeczy. Można zwiedzać park pieszo lub na rowerze, udostępnione są do tego szlaki piesze i rowerowe i chętnie z tego turyści bardzo korzystają. Natomiast poza parkiem można skorzystać również z szeroko rozumianej turystyki wodnej, czyli kajaki, rowery wodne, żaglówki. To oczywiście wszystko poza parkiem. Jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać. W Park Narodowym w Borach Tucholskich nie popływamy na żaglówce, za to popływamy tutaj, w Charzykowach. Ze mną jest pan Krzysztof, komandor, przepraszam, Krzysztof Pestka. Witam serdecznie, panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam w porcie charzykowskim. Jesteśmy w kolebce żeglarstwa śródlądowego w Polsce. Panie Krzysztofie, to jak to jest z tą kolebką żeglarstwa? Jesteśmy w miejscu, gdzie narodziło się polskie żeglarstwo. W 1922 roku to tutaj właśnie, w Chojnicach, powstał pierwszy w Polsce klub żeglarski z inicjatywy Ottona Weilanda. Siedzimy na jachcie flagowym miasta Chojnice. Lekko wieje, normalna pogoda. Lekko wieje, jest dosyć zimno, co po nas widać, ale warunki dzisiaj wieczne doskonałe. A z kolei za dwa dni ścigamy się w 84. błękitnej wstędze Jeziora Charzykowskiego. Moim zdaniem najstarsza impreza żeglarska w Polsce. Pierwsze regaty odbyły się w 1927 roku. My jako HKŻ, spadkobierca tradycji klubu żeglarskiego Chojnice, od lat kontynuujemy organizację tych regat. Jest to jeden z wielu punktów programu rocznych naszych działań, które realizujemy. Głównym to szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży. To tutaj rodzą się talenty żeglarskie, tutaj odbywa się początkowe szkolenie dla żeglarzy, sportowców. Tutaj szkolimy na stopnie żeglarskie motorowodne i stąd dzieciaki wypływają na morze, startują w regatach. Chwalimy się tym, że wychowaliśmy 3 olimpijczyków. Myślę, że to jak na klub z małego ośrodka, to super osiągnięcie. A niech pan powie, co tutaj turysta może, zwykły turysta, śmiertelnik może znaleźć? Przede wszystkim moim zdaniem najpiękniejsze jeziora na Pomorzu. To raz. Ten widok przyciąga wszystkich. Ci, którzy tutaj raz znajdą się w Charzykowach, popatrzą na jezioro, zasmakują żeglugi czy na kajaku, czy na rowerze wodnym, czy najchętniej na żaglówce oczywiście, bardzo często wracają. Myślę, że dla wielu z nich to jest takie okno na świat. Tutaj zaczynają żeglować, bo Jezioro Charzykowskie, mimo że no, wydaje się duży akwen, 1200 hektarów, ten akwen charzykowski najmniejszy, ale niełatwy do żeglugi.
i wszyscy uważają, trenerzy z całej Polski, że jak tutaj młodzież nauczy się na optymistach doskonale żeglować, poradzi sobie na każdym akwenie na całym świecie. Panie Krzysztofie, czemu niełatwy? Niełatwy dlatego, że urozmaicona linia brzegowa, dlatego, że po drugiej stronie mamy bardzo wysoką górę zamkową, siedlisko bardzo stare i ta nierówna linia brzegowa, zmienne kierunki wiatru powodują, że żeglarz, tak jak na morzu czasami ustawia sobie azymut, kierunek, halsuje jednym halsem kilka mil. Tutaj niestety musi bardzo uważać, musi reagować na każdą zmianę wiatru i wykorzystywać to, co to daje zmiana, jak zmiana kierunku wiatru. Tutaj Marina Charzykowska jest jedną z największych, ale dokąd jeszcze możemy się udać z tego pięknego miejsca? Mówimy o szlaku Brdy. Szlak Brdy to około 60 km możliwości żeglugi, używając oczywiście silników elektrycznych, ale można od jeziora Szczytno, wchodząc w dół rzeką. Poza tym piękne rzeki Zbrzyca, Chocina, Swornegacie, miejscowość pobliska, jest stolicą polskiego kajakarstwa, turystyki kajakowej. Mówi się, że w Swornegaciach jest więcej kajaków niż mieszka mieszkańców, ale to chyba prawda. Piękne jeziora, most zwodzony w małych Swornegaciach, który kończy jezioro Charzykowskie na Brdzie i pozwala na swobodną żeglugę w dół na jeziorze Długim Karsińskim. To razem już blisko 2000 hektarów pięknej wody, czystej wody, co bardzo ważne. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj pogoda dla wytrawnych żeglarzy, więc żagli nie będziemy rozwijać. A panu bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. Również dziękuję i zapraszam zawsze do Charzyków. Warto przyjechać, warto pożeglować i podziwiać naprawdę wyjątkową przyrodę wokół nas. Bory Tucholskie nie tylko przyciągają amatorów sportów wodnych, to również przepiękne lasy, a wśród nich ścieżki rowerowe, gdzie każdy amator dwóch kółek znajdzie coś dla siebie. Mianowicie polecam wam szlak 200 km przepięknej drogi rowerowej, tak zwanej Marszuty Kaszubskiej. Marszuta Kaszubska to sieć szlaków rowerowych o długości ponad 200 km, dobrze oznakowanych, utwardzonych, które łączy te mniejsze i większe miejscowości, a zarazem pozwala wjechać na teren Parku Narodowego Bory Tucholskie i poznać jego dziką stronę. Nie wiem jak wy, ale ja tutaj spędzam swój następny weekend. Zapraszam. Na razie.